Anna Wilk dostała od losu drugie życie. Jednak jak sama przyznaje, rok 2024 chciałaby wymazać na zawsze ze swojej pamięci. To właśnie początkiem tego roku, w lutym, jej mąż próbował ją zabić. Napadł na nią z siekierą i nożem w garażu podziemnym. Był pewien, że udało mu się ją pozbawić życia. Chwilę później sam sobie je odebrał. Został złamany wieloodłamkowo obojczyk. Siekiera udężyła 3 mm od tętnicy szyjnej. Także byłam o krok od śmierci. Do tego było kilka ciosów siekierą w głowę. Na szczęście czaszka nie została uszkodzona, nie została pęknięta. I oprócz tego nożem w odcinku szyjnym mam bardzo pokaleczony i zniszczony rdzeń kręgowy, głównie lewostronnie, stąd ten niedowład lewostronny na chwilę obecną. Kiedy trafiłam do szpitala, był to niedowład czterokończynowy. Nie mogłam się w ogóle ruszać. Kobieta 8 miesięcy spędziła w szpitalu. Każdego dnia, pomimo ogromnego bólu, walczyła o to, by przede wszystkim wrócić do swojego synka. To on był i jest cały czas jej motywacją do tego, by stanąć na nogi. Niezbędna do tego jest jeszcze rehabilitacja. Aby ją opłacić, pani Ania potrzebuje pomocy wszystkich nas. Kobieta obecnie przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym, a to nie wystarcza, by opłacić niezbędną rehabilitację. Zbieram obecnie na turnus rehabilitacyjny w Otwocku. To jest pobyt 6-tygodniowy. Zostałam już zakwalifikowana na pobyt. Cena jest 51 tysięcy. Do tego cały czas od 7 października korzystam z codziennych rehabilitacji prywatnie. To jest koszt 4 tysiące miesięcznie. Wiadomo, rehabilitacja jest procesem długotrwałym. Praktycznie całe życie będę skazana na rehabilitację, więc środki są potrzebne. Pomimo tego, co spotkało kobietę, lubinianka radzi sobie coraz lepiej. Otwarcie przyznaje, że chce odzyskać swoją sprawność, która brutalnie została jej odebrana, i walczyć o nowe życie dla siebie i swojego syna, już bez strachu i obaw o ich przyszłość. Z tygodnia na tydzień jest poprawa. Ja sama czuję, że jest lepiej. Stawiam pierwsze kroki. Wiadomo, nie jest to tak jak dawniej, ale ta możliwość przemieszczania się na nogach, żeby choćby z parkingu dojść przyszłościowo do pracy, to jest dla mnie bardzo dużo. Pomóc pani Ani można poprzez wpłatę na portalu siepomaga.pl. Liczy się każda, nawet najdrobniejsza cegiełka.